Cześć, cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta i kolejny odcineczek Wiedźmina, 90, uwaga, 9, więc myślę, że zrobię wam godzinny jebacz na setny odcinek, jeszcze nie ten, czyli następny setny odcinek będzie godzinnym jebaczem, a dzisiaj się uwinimy, mam nadzieję, w pół godzinki. Słuchajcie, coś tam pobuszowałem, coś tam robiłem, jakieś małe pytajniczki, udało mi się jakieś tam dwa schematy fajne znaleźć na tam alchemiczne rzeczy, także okej. Natomiast przeszedłem do Nowigradu, bo tutaj musimy zrobić teraz dwa zadania, jedno dla Yennefer i drugie dla, znaczy przygotowania właściwie z Yennefer i z Avalachem, się dowiedzieć, co oni tam planują. Znaczy Yennefer wiemy, ale Avalach to jeszcze nie bardzo. No w każdym razie stwierdziłem, że mam tu jakieś mieczyki, idę je sprzedać i przez przypadek zupełnie wbiłem się na, uwaga, Hatoriego, tego elfa, który robi dla nas mistrzowskie miecze. Ma ten arcymistrzowski fach. No w każdym razie u niego sprzedałem i on ma właściwie najlepsze ceny, jeżeli chodzi o sprzedaż jakichś tam zajebistych mieczy. Ten sam miecz, który u niego sprzedałem za tam 1000, prawie 200 koron u jakiegoś tam dupohandlarza, dupohandlarz gdzieś tam znaleziony w ciemnej dupie w Velen, chciał mi dać za niego 200 koron, nie? Także jest ładne przebicie ceny. No w każdym razie u niego znalazłem, uwaga, notatki, jakąś mapę. To wszystko dotyczy prawdopodobnie szkoły Wilka. No i tak, mamy tutaj notatki Hieronimusa o Wiedźminie Elgarze, zachowane w dobrym stanie. Elgar ukrył ulepszenie do rynsztunku szkoły Wilka, chcąc, żeby posłużyły temu Wiedźminowi Skermoren, który będzie ich potrzebował. Ze względów bezpieczeństwa postanowił użyć kryjówek w trzech różnych miejscach. Jeden z nich są w zatopionej pieczarze pod kasztelem w centrum Velen. Inne w jaskiniach na południu od Oxenfurtu, a kolejny w elfich ruinach położonych na maleńkiej wyspie na południu Velen. Okej, to już mamy tu jedno. Powycierane wyblakłe notatki Hieronimusa. Elgar schował ulepszenie wyposażenia... Tak. Żeby mogli z nich korzystać Wiedźmin na szlaku. Niektóre z nich zostały w elfickich ruinach zatopione w wraku statku na południu Velen. Inne w specjalnej kryjówce daleko na południu od Oxenfurtu. Okej, i tu mamy jeszcze czwartą mapę. Edwina Grelofa. Okej. Okay. Tekst załączony do mapy jest określony brudny od zaschniętej krwi, nie można go doszyfrować. Ta mapa jest gówno warta, jedyne co znalazłem to jakieś wydrapane symbole gryfa. Widać, nie odzyskamy długów, które narobił sobie u nas ten fircykowaty doktorek. Dobrze, że gnije w piachu, ale może warto było splądrować ten grobowiec na wzgórzach Krzywuchy. Przecież ten doktorek nie marnowałby czasu tylko na szukanie jakichś prymitywnych obrazków. Tam musi być jakiś skarb. Okej, okay, czyli mamy dwie wskazówki do kolejnych poszukiwań do setu Wilka i jedną do setu Gryfa, której właśnie mi brakowało, a mianowicie do pełnego Gryfa brakuje mi dosłownie miecza stalowego na poziom mistrzowski. To jest jedyne, czego mi brakuje w tym momencie. No i właśnie tą mapkę sobie znalazłem. Oczywiście tu się teraz nam odpalą te wszystkie wilczki. W sumie fajnie było tego, wiecie, 1 i 5, nie, czy tam było 4 i 5. A przydałoby się, żeby mi odpaliło, o właśnie, gryf 4. To jest jedna, jedyna, ostatnia rzecz, którą mam do znalezienia do gryfa i będę miał pełnego gryfa. A co mi to pokazuje teraz? Okej, użyj, dobra, żeby schemat, ale widzę, że to jest nie tutaj, co? Gdzie to jest? Na Skellige, no oczywiście. Tutaj. Wieś Boxholm. Co to za miejsce w ogóle jest? No to kurwa środek dupy, tutaj nic nie ma, szczerze mówiąc. Czekajcie, bo tu jest Kertrolde, o właśnie, no tutaj to generalnie nic nie ma, tu jakaś taka rzeczka płynie i... No, tutaj pamiętam, wielokrotnie byłem w tej wsi, ale tu autentycznie w Boxholm nie ma nic, absolutnie. Tu był jakiś, widzę, skarb do ukryty, więc prawdopodobnie ta wieś w ogóle była, jest niezamieszkana. No i kurczę, to jest wszystko tam. Fajnie byłoby się tam, kurczę, kopytnąć tak naprawdę i znaleźć ten ostatni schemat, więc od tego zaczniemy, a później pójdziemy sobie do Yennefer. I tak jak mówiłem, najpierw zrobimy wszystko dla Yennefer, żeby z lożą wszystko było ok, a później, myślę, pójdziemy do Avalacha, czy może lepiej najpierw do Avalacha. Wiecie, chcę uniknąć znowu jakiejś sytuacji, że nie zdążę czegoś zrobić i mi się odpali, ale nie, tutaj przypuszczalnie tak było w przypadku Ciri, że tam trzeba było wszystko przygotować, czy tam pozbierać ludzi i tak dalej, dopiero wtedy żeśmy szli po Ciri. Także mam nadzieję, że to będzie w miarę przemyślanie jest to zrobione. Dobra, tutaj mamy się przenieść, tak? O Boże, znowu jaskier będzie pieprzył. No tak jak mówiłem, wieś to jest po prostu... To nawet nie jest wieś tutaj. Tu już nic nawet nie zostało z tej wsi. W ogóle spaleni ludzie i tak dalej. Myślę, że byliśmy tu kiedyś na odcinku, ale pewny nie jestem.
Jakaś beczułka. O, ryny. Trawki pozbieramy. Dwugrot, dobrze. No i tutaj coś mamy, co? Mamy jakieś skrzyneczki. No i o co tu chodzi? Tu jest worek. Tu nic ciekawego. Gdzie ten znacznik jest wskazany? Tam gdzieś, no nie wiem, jak tam dojść, czekajcie. Tu mam jakieś... No właśnie, pozbieramy to wszystko. Au. Spadłem. Tędy może jakoś, nie wiem. Jeszcze do końca, zaraz się przekonamy zapewne. Nie widzę tutaj jakiegoś inteligentnego wejścia. Trzeba chyba się tam jakoś wdrapać do góry po prostu. Chociaż nie, tu nic nie ma, szczerze mówiąc. To pokazuje tu. Uwielbiam to, jak zbliżamy się do jakiegoś celu, to wiecie, to nam pokazuje tam, nie wiem, 200 kroków, 100 kroków, 50 kroków i w ogóle. A jak jesteśmy praktycznie na miejscu, to pokazuje niedaleko. I chuj wie, o co chodzi. To jest gdzieś pod spodem, a patrzcie, że tu mi pokazało... Chociaż nie. Nie wiem, to jest gdzieś tutaj, kurczę. To jakby pod tym... A, przepraszam, tu jest warto dopiero... Warto się tu rozejrzeć. No tak, 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 oczywiście, to tylko znaczek był. A teraz musimy się rozglądać wszędzie za tym... Za jakąś skrzynią z tym ostatnim schematem. Czy cokolwiek by to mogło tu być. No widzę, jakieś kości jeszcze się walają. Po jakichś obrońcach tego miejsca. Może to jednak będzie tu. O, jest tutaj skrzyneczka. No patrzcie, wystarczyło popatrzeć tylko w lewo. Dobra, i to jest wszystko. W tym momencie mamy już pełny, zupełnie w 100% uzupełniony. Uzupełniony zestaw schematów do gryfa, więc mistrzowskie już mam też wszystkie, bo to było na miecz. I w tym momencie trzeba go tylko wykonać, ale oczywiście na 34. dopieroż levelu, więc na razie sobie zaczekamy z tym. Się zastanawiam się na przykład, bo wilk jest na przykład na 29, a gryf na 26, ten, który je noszę, nie? I w sumie teoretycznie wilk byłby teraz lepszy. No nie wiem, bo wszystkie mistrzowskie są na 34, więc... Dobra, to w sumie tyle było, jeżeli chodzi o ten schemacik. Tak jak mówię, gryfa mamy wszystko. Jeżeli chodzi o kota, to brakuje mi 3 plus 4 plus 2, to jest razem 9. W niedźwiedziu brakuje mi 6 i w wilku brakuje mi 6, 9, 11, 13 aż schematów. No, trochę dużo. Ale okej, dobra, lecimy w takim razie... O, patrzcie, tu się zrobiły, dodały się zadania w ogóle, ale dobra, kij z tymi zadaniami póki co. O, naprawdę, już ciśnijmy, ciśnijmy do tego. A, tu jest Avalach, a ja chcę do Yennefer. No dobra, spotkamy się u Yennefer w takim razie. No i dobra, jesteśmy na miejscu. W ogóle Odwar z Echidny jeszcze mi działa do ostatniego odcinka. A minęły ze dwa dni? Jeden dzień? Coś takiego. Dobra, tu nam mamy panienkę. Tak. Strasznie dużo gadają. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Czekajcie, czekajcie. Tu mam jakiegoś handlarza. Witaj. A witam! No patrzcie, świat się kończy. Wiedźmin w burdelu. Co w tym dziwnego? Tyś dziwny, bratku. Wszyscy wiedzą, że wiedźminy to odmieńcy i nienormalne mutanty. A to jest porządny burdel dla kurew z zasadami. Aha. No gadaj, masz tam w spodniach wszystko jak zwykły chłop? Nawet lepiej. Sprawdzałem, wszystko było na swoim miejscu. Nie potrzebuję kobiety. Chciałbym coś kupić, ale ogólnie to jestem w burdelu, tak? To co ona może mieć? Gówno, nic nie będzie miała, to... Czemu mam przypięty schemat na bełty jakieś przebijające? Na główną, nie to. Wino, kwiaty, perfumy, dupencje, cukierek, na co mnie to? Ja akurat szukam... Nie ma nic do tego. Ja potrzebuję do tego, do białej mewy. Ale dobra, myślałem, że to karczma, a ja jestem... Tutaj, gdzie jest Yennefer niby? Tam siedzi Yennefer? Serio? Co ona tak... Aha, no przecież jesteśmy w Nowigradzie, no tak zapomniałem. Chłopcy czarownicy, te sprawy. Co ona robi w burdelu, tak by the way? Może też ma ochotę na lekcję lesbomancji. Jeszcze białe kozaki, nie, no nie wierzę. W tym lokalu najlepsze są pewnie mydliny. Z Imleritem to był twój pomysł, czy Ciri? Mój Ciri, daruj sobie wykład. Weźmiemy odpowiedzialność, jak prawdziwy ojciec.
Mój. Kłamstwo przychodzi ci łatwiej niż kiedyś. Jeśli masz zamiar. Mam zamiar powiedzieć, że to miłe, że ją chronisz. I dobrze zrobiłeś, jadąc nią. No. Myślałem, że będziesz wściekła. Wściekła? O co? Że wsparłeś Ciri w jej decyzji? Czy że walczyliście ramię w ramię i wygraliście? A co, gdybyśmy przegrali? Nie rozmawialibyśmy teraz, a żeńska populacja kontynentu tonęłaby we łzy. Wygraliście. No tak. Nie ma co roztrząsać, co by było, gdyby. Rozmawiałem z Triss. Podobno nie poszło wam najlepiej z Lożą. Czasy są niebezpieczne, szczególnie dla czarodziejek. Każda zastanowi się 5 razy, zanim nadstawi za kogoś karku. Nie mam im tego za złe. To ja. Urocze miejsce. Co to robisz? Wkrótce się przekonasz. Lepiej mi powiedz, co z Filipą. A, tak, Filipa, w sumie. Odbiliśmy ją z Triss. Okazało się, że pojmał ją Dijkstra, ale sytuacja jest już pod kontrolą. To dobrze. Dijkstra jest martwy, tak, by the way. Powiedz mi wreszcie, co tu robisz? Udało mi się ustalić, że Margaritę przetrzymują w oksenfurckim więzieniu. A. Dotarłam też do człowieka, który z niego uciekł. Niedługo ma się tu zjawić. Margarita, Rita. Jak ona... Czekajcie, bo ona w książce była niedawno. Sięgłem pod książkę, właśnie zobaczę, jak ona się nazywała dokładnie, ale ją kojarzę oczywiście. Czekajcie. Na której ona stronie mogła być? Tu. O, tu jest Fabio. Jest Margherita. Margherita Lauxantiele. Lauxantiele. Okej, dobra, co to za człowiek? Wiesz coś o tym uciekinierze? Wiem, że nikomu poza nim nie udało się uciec z Deiret i że szuka go teraz straż całego miasta. Skąd pewność, że można mu ufać? Zaraz się przekonamy, właśnie wszedł. Włosy ma ciekawe. What the fuck? Patrz, jaki ma kolor, zaraz to jaki kolor włosów. Co to ma być? Se farbuje, przynajmniej jedno. Przed chwilą miał czarną brodę, teraz ma... Abifaria? Rudą. Kto pyta? Chcemy porozmawiać. Taki brudny, kurwa. Zaraza. Teraz ma... Co on, kurde? Boże święty. Lepiej za nim biegnij. To samo, co Geralt zawsze mówi, tak? Spotkaliśmy swojego ojca. Trzyki chuj. Oj, dobra, czekajcie. Ten człowiek, który cię potrącił. Dokąd uciekł? Tam! Co jest? Biegnę za nim, a on się pyta nagle ludzi. Cholera, wszedł na drabinę. Chyba czeka mnie spacer po dachach. Kurwa mać, no przecież miałem, kliknąłem i co? Byłem tuż za nim, ale nie mogłem wejść. Okej. Co tu się kurwa do dupca? Jak mam go złapać? Nie bardzo rozumiem. Ani go uderzyć, aha, dobra, udało się. Myślałem, że byłaś z nim umówiona. Powiedziałam, że go znalazłam, nie że się z nim umówiłam. Czego ode mnie chcecie? Zostawcie mnie! Spokojnie, chcemy tylko porozmawiać. A potem sztylet pod żebra i zostawicie mnie w rynsztoku. Przypatrz nam się. Wyglądamy ci na bandytów? No, nie bardzo. No właśnie. No. A poza tym jesteś dla nas o wiele cenniejszy żywy niż martwy. Czyli nie zrobicie mi krzywdy? Nie, opowiesz nam o czymś, a potem pójdziesz w swoją stronę. Jak tak, to niech wam będzie. Ale może wróćmy do Kuternogi. Lepiej tak nie stać na ulicy. No, stoimy na dachu. Dobra, to wróćmy do Kuternogi zatem. Wino dobrze ci zrobi. Dzięki. Czego chcecie? Raczej był zajęty cyckami. Idźcie do łowców i powiedzcie, że uprawiacie czary. Od razu was wsadzą. Musimy to zrobić tak, żeby nikt się nie zorientował. Opowiesz nam, jak uciekłeś i pójdziesz w swoją stronę. Którędy uciekłeś? To pierwsze mówią, pytanie. Że z Deiret wychodzą tylko trupy. Tak mówią. Pomyślałem więc, dlaczego by nie spróbować.
Przecież zwłoki się pali. Zaczęli palić, jak się zorientowali, że taki staruch jak ja im uciekł. Aha. Wcześniej wrzucali nieboszczyków do wielkiego dołu. Dół łączy się z kanałem, a kanał wpada do rzeki. A jak już człowiek dostanie się do rzeki, to jest wolny. No to mamy problem. Twierdzisz, że udawałeś martwego i nikt cię nie zorientował? Za młodu terminowałem u aptekarza ze Srebrnego Miasta. Znam się trochę na ziołach. A, spowolnił prezes serca. Był senny grzyb, a na spacerniaku znalazłem wilcze jagody. Wystarczyło zrobić zacier i zjeść go na godzinę przed wieczornym obchodem. Mogło cię to kosztować życie. Jeśli miałem umrzeć, to na własnych warunkach. No, jest to jakiś pomysł. Trochę szczęścia, że w sumie miał, no ale okej, co ze strażą? Podobno Dairet jest strzeżona lepiej niż twierdza Vicovaro. Dobierają strażników spośród łowców czarownic. Same najgorsze męty, cholerni fanatycy. Żebyście wiedzieli, co oni z ludźmi wyczyniali. Codziennie tortury, łamanie kołem. Względny spokój był tylko w święta, jak pili do nieprzytomności. Wolno im pić na służbie? Niby nie. Ale wiadomo, jak jest. Czyli teoretycznie możemy wejść tą samą drogą, którą ty wyszedłeś. O ile nie przeszkadza nam towarzystwo rozkładających się zwłok. Oj no, oj no. Przeciśniecie się przez kraty. Po mojej ucieczce zakratowali ujście do rzeki. Kraty można wysadzić. Żeby usłyszało nas pół miasta? Mam lepszy pomysł. Oxenfurt zbudowano na elfich ruinach. A te na pewno w którymś miejscu łączą się z kanałami. Jeśli znajdziemy przejście... Dostaniemy się do więzienia. Okej. No, w sumie był pomocny, nie? Coś tam się dowiedzieliśmy. Widzisz, nie było tak strasznie. I jeszcze rada na koniec. Zmień lokal. Tu wszyscy wiedzą, kim jesteś. Dzięki. Cokolwiek zamierzacie, mam nadzieję, że wam się powiedzie. My też. Bywaj. Nie napił się nawet, no. To, co mówił o strażnikach, może nam się przydać. Fakt, gdyby udało się upić choć kilku, byłoby nam łatwiej. Poproszę Zoltana, żeby o to zadbał. Spotkajmy się potem na moście Osenfurckim. Okej. Okej, tutaj zamiast jej dać... Poprosić Zoltana o pomoc, jasne. Zamiast jej dać powiedzieć, to sam wyszedłem z inicjatywą. Były dwie drogi na zakończenie tej rozmowy. Dobra, lecimy do Zoltana, poprosimy go o pomoc, później spotkamy się na mieście w Oxenfurcie. No dobra, na mieście powiedziałem? Na mieście w Oxenfurcie. To też ma sens, ale chodziło, żeby się spotkać przy moście, a nie na mieście. Ale okej, dobra, czekajcie, do Zoltana jeszcze kawałeczek. No i dobra, jesteśmy w Szałwi, czy jakkolwiek się to teraz tam nazywa. Wygląda na to, że Nowigrad nie jest już spokojnym miejscem. Co cię tu trzyma? Chciałem rozkręcić własny interes, ale nic z tego nie wyszło. Zaciągnąłem długi i teraz muszę je pospłacać. Wolałbym zwalić wszystko na wojnę albo podłość ludzką, ale zawiniła moja własna i osobista głupota. No cóż. Nie chciałbym się nad tym rozwodzić. Okej. Ale to nie o to w ogóle chcieliśmy zapytać. Margaritę trzymają w Dairet. Mamy plan, jak ją stamtąd wydostać, ale potrzebujemy twojej pomocy. Co mam robić? Załaduj na wóz tyle Mahakamskiego, ile zdołasz i jedź do Oxenfurtu. Na sygnał Yennefer podjedziesz pod bramę więzienia i poczęstujesz strażników. Ciężka sprawa. Wiesz, odkąd w mieście nie ma czarodziejów, łowcy uwzięli się na nie ludzi. Krasnolud pałętający się pod bramami więzienia tylko zwrócił uwagę. Rację, nie pomyślałem. W takim razie idę prosto do Yen. Miała znaleźć wejście do ruin pod miastem. To dupa. Dzięki za rozmowę, do zobaczenia. Czyli co, nic z tego nie wyszło. Cholera. Ciekawe. Tylko pytanie, czy była jakby inna opcja, wiecie, że jakbyśmy coś tam zrobili w grze wcześniej i jakąś inną decyzję gdzieś tam podjęli, to czy wyszłoby tak, że wiecie, że Zoltan by to zrobił. No nic, dobra, w każdym razie idziemy w takim razie... A, brama nowigradzka, może być stąd, bo tam widzę, do środka musimy się dostać. No jak wam mówiłem, ta druga taka wysepka Oxenfurtu, tam jest w ogóle pozamykana, znaczy tam ogólnie jest uczelnia i
Tylko mówię, trochę dziwnie, bo z tego co czytałem w krwi elfów, to trochę inaczej Oxenford był przedstawiany, bardziej tak jak mówię, tak jak Kraków, że jest po prostu, wiecie, centrum miasta, które było obwarowane murem, a później reszta miasta na zewnątrz, nie? A tu jest po prostu jedno osobno, drugie osobno, no ale cóż, no, mniejsza z tym. Zatem się idziemy z Jen spotkać. Okej, stoi sobie tutaj. Wszyscy z tym nie tu znają. Znalazłaś wejście? Kilka. Najbliższe jest przez studnię niedaleko stąd. Załatwiłeś pomoc? Sami sobie poradzimy. Zaczynamy? Do dzieła. Do dzieła. Dobra. Mogli powiedzieć, że wiesz, chciałem, przyjąć Zoltana, ale wiesz... Wiedzą o przejściu przez ruiny i obstawili to wejście. Nie wiedzą. Skąd ta pewność? Hierarchowie Nowigradu zadbali o to, żeby zabić pamięć o elfickich korzeniach miasta. No tak. Nawet jeśli ktoś pamięta, że ruiny istnieją, nikt nie wie, którędy przebiegają. A już na pewno nikomu nie przyszło do głowy, żeby je obstawić. Obyś miała rację. Nie spotkaliśmy się przypadkiem w Lockwood? Może i się widzieliśmy w Lockwood, ale tutaj chyba ten. Proszę, wiedźmi. Siema. Ale tutaj walczyłem z tym, z tą Ekimą, czy co to tam było. Nie, ten drugi, Taugut, nie. Traugut, jakoś tak się nazywał. No, ten wampir, wiecie o co chodzi. Dobra. Jesteśmy przy studni. Rzuć piątaka i powiedz życzenie. Tutaj? Jeszcze niedawno Cembrowina była przywalona kamieniem. Zgodnie z edyktem Hemelfarta sprzed kilkunastu lat. Ale znalazłam dwóch silnych i uczynnych przejezdnych, którzy za drobną opłatą zgodzili się usunąć głaz. Okej. Okay. Co to? Użyj tego, gdy znajdziesz Ritę. To pozwoli mi cię zlokalizować. A, no tak, oczywiście. Nie idziesz ze mną? Przedzieranie się przez ruiny i kanały pozostawiam specjaliście. Jasne. Lepiej przyjść na gotowe. No, oczywiście. Złożenie ubrania się nie obejdzie. No. No to hops. Dobra, jesteśmy. No w końcu to studnia, nie? Myślę, że przydałoby się nam w sumie wziąć sobie kota zażyć. Ale tu najpierw musimy wyjść, widzę. Bo nie mam chyba dostępu do eliksirów na razie. O, a jednak miałem. Szkoda, że właśnie użyłem jaskółkę. Okej, to ma większy sens. No, patrzcie, tutaj coś... A co tu jest? Pewnie jakiś poszukiwacz elfich skarbów. Aha, okej. Tutaj mamy, kurczę. W drugą stronę można iść w te ruiny i może coś tu znajdziemy. Na przykład tu topce na 24, to jest sporo. Znaczy spory poziom. Ciachałem ich troszeczkę młynkiem moim. A ten se w ogóle tu siedzi, co on tam grzebie w ziemi. No i bardzo ładnie. Jest tu jakaś skrzynia. No zobaczmy, co jest w skrzyni. Kiris Angren, rękawice rycerskie i Zoria. Okej. Miło. Szukajmy w takim razie te ruiny, bo może być tu ciekawie. Patrzcie, następne są skrzynie. Trygławi Oreny, dobra. No tutaj muszę wejść chyba w ten sposób. No i co mamy w trzeciej skrzynce? Spodnie zabójcy, jakieś tam pyłki. Dobra, fajno. No kurczę, szkoda, że właśnie nigdy nie możemy zobaczyć, wiecie, mapy jaskini, jeżeli do takiej trafimy. Tu widzę, gdzieś mi każe iść pod wodą. W sumie aż tak pływać to mi się nie chce. Ale dobra, skomplikowany trochę ten system tych jaskiń, nie taki jakiś banalny. Tu chyba nie ma nic więcej. No, nope, tam jest jakaś w ogóle czarna dziura. Nie wiem, czy tekstury zapomnieli dodać chłopaki, czy co, no ale już mniejsza z tym. Idźmy w takim razie tutaj. Fajnie się tak odkrywa ta jaskinia. Baba cmentarna tu jest. Wow, niesamowite. Wow, mi z jakimś, kurde, jęzorem mnie tak tegesuje? Dobra, ładnie poszła jej głowa. Nawet mu tagem dostałem z niej. Bardzo miło. O, tu mam jakąś dźwignię.
zamknięta na cztery spusty. Gdzieś to musi być jakaś dźwignia. Zaś brakującym... Aha, po prostu nie ma tego, lewarka, tak, dobra, rozumiem. Nie było lewarka. A, tu jest to przejście pod wodą, no dobra. A, myślałem, że to wiecie, jest tak, że w sumie... że to nie jest tak zaplanowane wszystko, że tu jakieś jaskinie, bo coś tu musimy znaleźć, tylko... O, jest. Może to się nada. Tylko, że gdzieś tam, wiecie, jest jedna ścieżka, ale korytarze boczne do przeszukania, czy coś. A, to dupa. No ale cóż. Czy pod tym względem powiedzmy, że Wiedźmin mało jest takim RPG-iem, właśnie, że tak, o, że gdzieś przy wątku głównym znajduje się coś tam pobocznego. Nie, jak jest wątek główny, to jest wątek główny. Jest trochę tych właśnie jakichś pomieszczonek, żeby nam się nie nudziło. Ale jakieś tam poboczne same z siebie się nie tworzą. Jak już mamy coś pobocznego, to wiemy, że to jest poboczne i od początku do końca jest poboczne, nie? No dobra, tutaj widzę też jest jakieś coś do przepłynięcia. Ale nie mamy, cholejka jasna, możliwości zobaczenia mapy tych podziemi. Dobra, tutaj widzę, że będzie ard. Ściana nie wygląda na sobie. Ależ to cuchnie. Okej, gule. Wycofamy się taktycznie, żeby sobie zmienić znak. Przecież to jest cudowne. To był wszystko jeden atak, słuchajcie, no. W sensie młynek. Dobra, ten wybucha. Bardzo ładnie. Kanapeczki sobie zjemy. Bardzo ładnie. Tyle było z naszych potworków. To w ogóle kawałek gula kopnąłem. Okej, tu mi każe iść w tamtą stronę, no to zobaczymy, co jest tutaj. Nic! Rozczarowanie. Dobra, weźmy jeszcze kanapki, zjedzmy dwie i będzie, powiedzmy, okej. Czy coś tu przegapiamy? Chyba nic. Potrzebuję klucza, no trudno. To idziemy w takim razie tu. Wejdziesz tu, czy nie? O, brawo. Jednak. Okej. Jak mnie nazwałeś? Kurwieńcem? W ogóle patrzcie, jeden atak zadałem tym mieczem i zmieniłem. No to stal była. No i dużo więcej damage im zadaję, gdy wyciągłem... znaczy, no, teraz wyciągłem stal, a nie srebro. Okej, co my tu mamy? Klucze do kanałów, no bardzo mi miło. Weźmy sobie całą już jaskółkę, zużyjmy w takim razie. I tu mamy jakąś skrzyneczkę. O, reny są, to jest fajnie. No i dobra, wychodzi na to, że jesteśmy w więzieniu. W więźniu. Pozbieramy pierdoły. Dobra, dobra, okej, okay. O Jezu, widzę cele. Jest z kim zadzierać? Dobra, to młynek. Piękne to było. Cudne po prostu. O, jest Rita. Margarita. Kto tam? Aleś ty śliczna. Geralt? Mam już o mamy. Wyciągnę cię stąd. Nie ma szans. Zgnijemy tu obie. A to kto? Złapali ją przede mną. Sheila! Jest w ciężkim stanie. Nie, jak pierdolę. Bez klucza nie puści. Naczelnik zawsze nosi je przy sobie. Ma pokój na piętrze. Okay. Zaznaczam. Sheila de Tankerville, to ta, którą żeśmy... mogli... Jeżeli dobrze pamiętam, tak, Sheila de Tankerville, to ta, która była w dwójce i mogliśmy ją... Wiecie, zabić, w sensie nie... A, szlak, już jestem przeciążony. A to nieważne, weźmiemy sobie po prostu... Biesa. Weźmy sobie biesa. Gryf, upiór, archegryf, bies, dobra. Weźmy sobie biesa, chociaż będziemy troszeczkę już... nie ma tak dużej toksyczności, plus echidna zaraz się i tak kończy. Okej, musimy wziąć sobie
klucze od strażnika, co? A czekajcie, tam patrzcie, jest coś czerwonego. Tak by trzeba było tam wejść. Trzeba będzie tam wejść. Tutaj mamy jakiś ludzi. No, można by wszystkich powypuszczać właściwie, jak będziemy mieli taką opcję. Jabłuszko, no bardzo miło. Nie no, fajnie, fajnie, że znaleźliśmy tu Shilę. Będziemy mieli kolejną, mam nadzieję, osobę do pomocy przy walczeniu z Aredinem. Potencjalnie mówię. Zobaczymy, czy w ogóle przeżyje. Ale tak, no Shilę mogliśmy tak naprawdę zabić. Zabić, nie ratując, znaczy nie naprawiając jej tego całego tam ustrojstwa, bo ona chciała się przenieść portalem w jakieś tam odległe miejsce, więc zostawiła sobie to ten taki teges do teleportowania się i może mogło ją kurwa rozerwać w ogóle w ciul. I przy jednym przejściu tak zrobiłem, żeby zobaczyć, co się stanie. A tak, no to ogólnie to ją uratowałem. Jakieś ostatnie słowa. Okej, wyszedłem sobie na zewnątrz. Au. Dobra, młynek. O, nieźle mnie tu dojechali. Nieźle mnie tu dojechali. Gnojki mają tarcze i to jest ten problem. Zabił go, no kurwa, tak. Wziąłem sobie, zdejmiemy gościa z kuszą. A teraz sobie weźmiemy... O, ty gnojku. Halabardą, no tak, oczywiście. Bardzo ładnie. Teraz przydałoby się... W ogóle zapominam, żeby Quen sobie rzucać. Oczywiście ta echidna mi się skończyła w tym momencie, jakbym jej potrzebował. O, tutaj z tyłu mnie zaszli teraz. Czyli zawsze możemy sobie... Dobra, obejdźcie mnie z dwóch stron, a ja sobie zrobię tak. Ups. Straciłem tą żywotność, co sobie ją właśnie odzyskałem. Panowie. Naładujcie mi troszkę życia. Dobra. No, psia krew nie jest najlepiej. Ale spoko. Nie ma tego złego. Teraz im czymś walniemy. Ładnie im siekam po tych... O nie, no umarłem. Tu jakiś... Ale nawet mnie nie... Fuck! Nawet mnie nie dotknął kolej żaden. Przecież widzieliście, napierdalałem, nawet się nie zdążyli obrócić. Nagle tak, nie wiem, ten koleś z halabardą chyba przyszedł i to on mnie zajebał, możliwe. Jesus, no tego bym się nie spodziewał. To ja sobie takie tutaj, kurde, tak idę na luziku i tak dalej. Patrz, o, to tam zarzucę tarczę, to się coś tam teges. A tu dupa. No dobra, trudno. Mój pies to już nie wie, w jakiej pozie ma spać. Patrzy teraz tak na mnie, że takie przerażające właśnie, patrzy tak na mnie pies i tak taki nieobecny mnie właśnie zamknął oczy. Takim nieobecnym wzrokiem. W takiej pozie, że ciężko pisać. Dobra. No kaman, grosie, ładuj się, co jest? Możesz użyć znaku Quen? No już nie przeczytałem. W menu gry może włączyć, wyłączyć wyświetlanie ścieżki prowadzącej do aktualnego celu. A, że te kropki. No dobra, to też jest jakiś tam pomysł. O Jezu, jestem dopiero tutaj. No tak, no tak, no tak, no tak. Tędy to je przeszedłem chyba. Mniejsza z tym. Trzeba pamiętać o tym jednym kluczyku, że tam jest do wzięcia. Coś tam ciekawego. Coś było? Nie, chyba nic nie było. No, alkahesty. Ale to akurat mamy tego od ciula. Dobra, czekajcie, echidny mam. Tylko ona się kończy. Ja bym sobie po prostu zrobił medytację teraz szybko. Nie mogę tego zrobić teraz. O, lipka jasna. O, nie, zrobiłem jednak, dobra. To teraz sobie weźmiemy echidny. O Jezu, nie kot. O Jezu, łączyłem kota, po co? Tutaj mam to akurat. Pomyliłem sobie przyciski, dobra, mniejsza z tym. Mniejsza już z tym. Może być i kot, się nic nie dzieje się. Tak tu ciemno i w ogóle chyba noc jest? Nie, nie jest noc. Znaczy przynajmniej jak wchodziłem do kanałów, to noc nie była. Tu jest chyba wejście do góry. Tak żeby nie... O, siema. To był chyba ten ich mniejszy ten, strażnik? Może i nie, w sensie ten naczelnik? Nie, to nie był naczelnik. Już jestem przeciążony, no tak. Cudowny świat insektoidów, akurat mnie to nie interesuje, bo już to czytałem.
Weźmiemy sobie jednak Biesa, bo oczywiście już nie mam... O Jezu, nie mam udźwigu. A Bies będzie tu? Nie, tu będzie. Tak. Dobra. W ogóle jak se usiadł koleś, nogi mu odrąbałem i se tak siedzi bez nóg. Po turecku, tylko że nóg nie ma. Jedna, druga, dobra. Tu nie ma nic. Teraz mi pokazuje, że mam w dół się uderzyć. No kurczę, przed chwilą byłem na dole i tam nic nie było. Woda książęca, to spoko, ale... Ale kurczę, no... Zdobądź klucz. Że nam uważa, że na piętrze gdzieś. Tu jest placyk. Nie, czekajcie, gdzie mi to... Powyżej mówi przecież, a jak byłem tam... To mnie pisało, że poniżej? Nie, dalej powyżej. A, czy jeszcze jedno piętro? Dobra, czyli tutaj nie ma akurat wejścia od tego miejsca. No myślałem, dobra, trudno, czyli tak czy srak... Jezu, jaka pajęczyna. Tak czy srak musimy wejść na ten placyk i z nimi tam sobie powalczyć. Siema, chłopaki. Weźmiemy sobie oczywiście kłęd na początek dobry. Uważajcie na młyńce, no właśnie, chłopaki. Uważajcie, bo lecę młyńcami. O, widzę, jak mi podbijają... Oh, shit! Że jak mi podbijają trochę... młynek, to się młynek kończy w ogóle. Bardzo ładnie. A, szlak, fuck you. No cholerna tarcza, tu mi ten ciulas szczylo i normalnie mi cały czas tarczę zdejmował. Śmiertelny chuj ci w serce? Co? No śmiertelnego chuja? Współczuję. Ale to wiecie, zawsze też jest metoda, żeby mu... Siakrę, żeby mu zniszczyć tą tarczę. Jezus Maria, go jest halabardą następny. Halabardnik jebany. Strasznie... O, już shit, strasznie napierdziela. O, już shit, nie mogę... Dobra, czekajcie, zdejmijmy go... Nie tego! Panie, kurde. Dobra, ładnie. Niestety tracę adrenalinę, czy to się tak, jak to też się tam nazywało, nieważne. Jak sobie tak macham tym młynkiem. Osrałeś się ze strachu. Nie, myślę, że raczej wy, chłopaki. No w końcu mam naładowane, mogę sobie rzucić ten, bo chciałem, wiecie, odzyskać trochę zdrowia. Temu ładnie głowa odpadła. Jeszcze mi tu przychodzą następne gonki. O jebany. Musimy sobie... Cicho tam, król wasz nie żyje, nie macie dla kogo walczyć. Następny z halabardą, oczywiście. Nie w tego, o w tego. A, tarczę akurat już mam. Ale zawsze i tak się uleczę trochę. Wiem co, zaksjujemy go. Upsi. Dobra, tego też. Jebany! Zaczął się bronić jakimś sposobem. Ja chcę was martwych, martwych! Teraz się pyta, kim jestem. What the... A to jest naczelnik, to dlatego on jest taki, kurde, OP. Weźmiemy sobie tarczę. Jezu, jak pięknie. Aż dziw, że się broni. No i teraz go troszkę podpalimy. I dokończymy młynkiem. Za ucho się złapał. No już nie ma się czym łapać. Dobra, tyle było z naczelnika. Dwumerytowe kajdany. A, no tak, dwumerytowe kajdany na pewno mają na sobie i dlatego nie mogą, wiecie, uciec ani nic. Dwimeryt tak właśnie działa. Słuchajcie, ja nie pozbieram tych wszystkich rzeczy tutaj z nich, a chciałbym, ale nie pozbieram. Ewentualnie właśnie te dwimerytowe kajdany mogę pozbierać, bo może będą coś warte, no i jedzenie. Jak coś poznajduję, o właśnie, pieczona wieprzowina, takie tam pierdoły. Bełty myśliwskie akurat mogę wziąć. Zawsze z tą sobie tam można je wyposażyć. Okej, ja bym tak jeszcze tylko pozbierał właśnie w celu jakimś tam...
sprawdzenia, co oni tutaj mieli gdzieś po skrzynkach. Musimy do dziewczyn wrócić, ale to za moment. Za to możemy iść do góry jeszcze zobaczyć, czy coś tam ciekawego nie zostało, bo w sumie nie przeszukaliśmy. O, tu w ogóle jest jakiś jeden ziomuś, siema. Pobiję go. No dobra, wyciągnął mi buzdygan. No to trzeba było wyrównać szansę mieczem. Okej, tutaj chyba było w takim razie złamane grabie. No to na pewno mi potrzebne w ciul. Roztwór rtęciowy. Jak ominąć ogromne łodzie? Co? Była taka książka, ją przeczytałem nawet. Dobra, tu damy coś. Wykaz więźniów. No dobra. Już, zostaw to. Chleb. No chleb też się może przydać. Wykaz więźniów, zaraz sobie go przeczytamy. Gdzie to może być? No właśnie. Wykaz przestępców zasadzony w Deireda. Bliat de Villemont. Osadzony 3 dni Birkę zastosowa... 3 dnia Birkę zastosowanie magii. No tak, bo tu miesiące się tak jakoś się śmiesznie nazywają. I mimo intensywnych przesłuchań nie przyznaje się do winy. 7 dnia Blate zmarł podczas przesłuchań. Arthur de Vlester. Marguerita Lowantil. Antil, tak. Osadzona 6 dnia Birken, jest zastosowanie magii, nie przyznaje się do winy. Zalecenie zintensyfikować przesłuchanie. Wybaczcie, ale jest 3 w nocy. Może jaki długi ten odcinek wyjdzie. Dobra. Kef Undomiel. Możecie sobie to przesłuchać. Zielona. Prawdziwe imię nieznane. Czarodziejka osadzona. Okej, skazana śmierć przez spalenie na stosie. Szypek. Wat. Krasnolud. Za zrywanie listów gończyk za czarownicami. Przyznał się do winy, skazany na obcięcie prawicy. Grekski. Za ukrywanie ściganych przez prawo. Przyznał się do winy, skazany na śmierć przez powieszenie. Niejaki Hunt. Prawdziwe imię nieznany. Za nagabywanie dam z wyższych sfer. Skazany na miesięczny pobyt w ciemnicy. Dona. Dragonbird. Okej. Praktykowanie numerologii przyznaje się do winy. Boże święty. Śmierć na stosie za numerologię. Dramat. Drugie dziecko. Szalona elfia wieszczka. Osadzony. No tak. Sianie fermentu i podburzanie przeciw kościołowi. Tommy z Vision. Poszukiwacz. Jak ten gość z YouTube'a, nie? Tommy z Vision za rozbój mieczem. Poszukiwasz podejrzany o szpiegostwo, zaleca się dalsze przesłuchanie. Petra Sile. Okej, okay, może to są jakieś easter eggi i tak dalej. Ja po prostu nie mam w tym momencie do tego wszystkiego głowy, bo po prostu jest bardzo późno. Ja już po prostu przysypiam. Naraz niziołek, momotek. Słabuje na umyśle, oskarżony o posiadaniu i używanie amuletów magicznych, no fajnie. No nic, w każdym razie myślę, że ten, powinniście sobie też, dałem wam taką możliwość, żebyście sobie sami przeczytali, co tam jest na tej liście, więc może było tam coś śmiesznego, piszcie w komentarzach, jak znajdziecie coś śmiesznego, a ja już po prostu pomału nie myślę. Jeszcze tak zobaczę, o, tu jest jeszcze jakieś wyjście do góry. A to nad bramą. Dobra, tu już nie ma nic więcej w takim razie. Ale nie, czekajcie, jest jakaś skrzynka. Dratwa i sznurek. No kurwa, to było mi tak potrzebne. Teraz nie mogę stąd wyjść. Jesus, muszę stąd jeszcze wybiec tak samo. Dobra, czyli tak, biegniemy teraz do... O, tutaj się w ogóle da wyjść przez ten mur. W ogóle w którym ja miejscu jestem? Się ciekawię. Aha, tutaj. No dobra. Idziemy do naszych pannic. Widzę, że inaczej stąd nie wyjdę. Kurwa, ta skrzynka na końcu. Takie nadzieje miałem. I dupa. Moje nadzieje zostały kopnięte w dupsko. Ale co zrobić? A tu jest brama wyjściowa. A my idziemy tam. Na dół. Dziękuję. Jaskółka. I czekajcie, pamiętajcie, że tam było jeszcze coś. Tam było coś jeszcze. W tej którejś celi, gdzieś tam. Trzeba to otworzyć i zobaczyć, co tam się dzieje. Co to jest? Zapiski uwięzionego czarodzieja. Okej. Okay. Zobaczmy w takim razie. No, come on, ekwipunek. Na chwilę się okaże, że wyjdą 2 godzinne odcinki. Kochana Lizzie, już niedługo stąd wyjdę. Przekupiłem strażnika 2 eliksirami i obietnicą nagrady, kiedy już znajdę się na wolności. Bądź gotowa, będziemy musieli uciekać. Spakuj tylko niezbędne rzeczy, weź opatrunki, maź na rany. Nie traktują mnie tu zbyt dobrze. Ale nie obawiaj się, jeszcze dzień czy dwa i będziemy razem. Strażnik się zarzeka na grób matki, czy mnie stąd wyprowadzi. Czekaj na mnie, twój Bernard.
Bernard i Lizzie. Nie wiem. Ale była jakaś taka para czarodziejów, pamiętam, którą jak była Mistel da Tristo, to ich szukaliśmy tam na samym końcu, nie? No ale mniejsza z tym, nie wiem, czy to byli oni, czy nie. Jej. Śle ma krótkie włosy, w sensie chyba jej ucięli. Zaraz będzie tu Jen. Rita, Sheila, jak dorwę skurwysynów, którzy wam to zrobili. Jena, ja już nie dam rady. Sheila, słońce. Wytrzymaj jeszcze, musisz wytrzymać. No kurwa. Nie, no dobra. Znaczy nie, ona zawsze nosiła coś takiego na głowie, nie wiadomo było, jakie ma włosy, ale... Jena. Jestem czarodziejką. Pozwólcie mi odejść z godnością. Ja to zrobię. Chodźmy stąd. Kurwa, nie no, serio? Chodźmy stąd, ja to zrobię. No przecież nie... No ale co, mam tutaj tam zostawić, żeby się tak męczyła? Kurwa, Madziel, naprawdę nie... No Jezus, nie ma innego wyjścia. Boże, to ja ją ratowałem w drugiej części, żeby ona tu teraz mi zmarła. No dobra, wezmę za to odpowiedzialność. Jen, zabierz stąd Tritę. Geralt... Jena... Chodź raz się z nim nie kłóć. Nie przejdę przez portal z wami obojgiem. Musisz sam stąd wyjść. Tak, 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 wiem. I tak nie lubię portali. Idźcie już. Jebło. Dobra. Sheila, na słońce. Tak mi przykro. Zabawne. Kiedyś prosiłabym, żebyś tego nie robił. Nie prosiłabyś. Jesteś na to zbyt dumna. I tak po prostu stanął ją... Aha, no okej. Przykro mi. Naprawdę mi przykro bardzo, Sheila. Smutno mi teraz z tym mieczem teraz stać. To w ogóle różowym mieczem ją zabiłem. Nie mógł jakiś tam, wiecie, nie wiem, jakiegoś tam sztyletu wyciągnąć, ją tak objąć, przytulić i wtedy ten, tak wiecie. Tylko tak wyciągnął miecz, jebut. No dobra, słuchajcie. Tyle w temacie. Czekajcie, jeszcze stąd wyjdziemy. No dobra, jestem. Kurczę, no i zajęło sporo to zadanie, szczerze mówiąc. Ale co zrobić? Te inne jakoś tak nie zajmowały i liczyłem na to samo tutaj, no ale dobra. Kurde, no zgubię trochę ten. Aha, tutaj źle poszedłem oczywiście. Dobra, czekajcie, zaraz się stąd wydostanę. Znowu to wszystko muszę obejść. W ogóle wygląda tak, jakby noc była, no bo są gwiazdy i w ogóle jest księżyc. Ale przecież, kurde, wchodziłem tutaj, jeszcze był dzień. No już dobra, mniejsza z tym. Tu oczywiście tak jak myślałem, przez ten mur trzeba będzie przeskoczyć. Uiii, wielka ucieczka Geraltu z więzienia. Spotka się z Yennefer i lożą czarodziejów w karczmie Jaskra. Aha, czyli teraz idziemy do karczmy, nic więcej. Dobra, fajnie. Czyli tu możemy skończyć odcinek i w przyszłym odcinku będzie setny odcinek. Idziemy do Avalacha, pogadać z nim, a później pogadać z Yennefer i zobaczymy co dalej. No i tyle w tym odcinku, żegnam się z wami, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!